Tu Idź Tu Sport, rozmowa tygodnia. Witamy serdecznie w nowym roku. Skończyliśmy rok 2019 rozmową z prezesem Łódzkiego Klubu Sportowego, a rok 2020 zaczynamy rozmową z piłkarzem Łódzkiego Klubu Sportowego, Drago Srnić. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Zdążyłeś się stęsknić za piłką nożną przez święta i tą przerwę noworoczną? Dużo odpoczywałem teraz przed nowym rokiem. Nie dotykam piłki naprawdę. Trochę potrenowałem, co jest potrzebne i teraz zaczynamy nowy sezon. Miałeś jakąś indywidualną rozpiskę od trenerów? Tak, i mieliśmy wszyscy plan, ale ja trochę jeszcze z prywatnym takim trenerem Serbii tam trenowałem. Czyli mówisz, że troszeczkę odpocząłeś, czas na trening też znalazłeś, a objadłeś się? Dużo zjadłeś rzeczy na święta i... Nie, musisz oglądać jak oglądam. Ja nie lubię dużo jeść, naprawdę. Taka jest... Nie mam problemu naprawdę z tą wagą, ale mogę jeść wszystko, ale nie lubię. Okej, trochę treningu, ale za piłką też się zdążyłeś pewnie stęsknić. Jesteście już po pierwszych treningach. Jak to czucie piłki w nowym roku wygląda? Naprawdę ja wczoraj wróciłem z Serbii. To było tylko i mieliśmy testy. I nie byłem ten pierwszy trening z piłką, co było. Ale to jutro mamy, myślałem, dzisiaj też popłynie. No i zaraz zagramy. Wylot tak, do Turcji, ale o zgrupowaniu za chwilkę. Powiedz mi na początku jeszcze, tak wprowadzając troszeczkę do tej rozmowy, dlaczego ŁKS jest na ostatnim miejscu w tabeli? Nie wiem, widziałem to pytanie naprawdę. No właśnie. A myślałem, moim zdaniem zaczęliśmy bardzo dobry ten pierwszy 4 meczu naprawdę. Ja nie grałem, ale z boku najlepsze mogę oglądać, jak to ogląda. Nie wiem, co się zmieniło po tym. Może być była ta pierwsza, te 4 mecze, była taka euforia, awansowaliśmy z pierwszej ligi, nie wiem. Myślałem, dużo brakowało. Traciliśmy dużo bramki, taki, jak ja to tak cały czas mówię, jak dziecka traciliśmy dużo bramki. Myślałem, to najwięcej problem był dla nas. A dlaczego ty nie grałeś w tych pierwszych meczach? Bo wszyscy się dziwili, gdzie ten Drago, nie wiadomo, co się z tobą działo. Po pierwszym meczu byłem na ławce i miałem po treningu, nie wiem, kiedy było ten tygodniu, i miałem kontuzję z łydką, i miałem problem duży. I odpoczywałem 5 dni i potem, nie wiem, rozmawiałem z trenerem i on taka była decyzja, trener, lepiej poczekać, to będzie wszystko dobrze i potem trenować normalnie, nie ryzykować tę kontuzję, ale mieliśmy taki duży problem z tym wynikiem, 8 porażki. Duży problem mieliśmy. Taka decyzja była trenera klubu, dlatego nie grałem. A jak się czujesz już teraz w ŁKS-ie? Już trochę tych meczów zaliczyłeś w ŁKS-ie, więc jak się teraz czujesz w klubie? Fajnie. Kiedy ten pierwszy puchar, zaczynałem pucharu, fajnie było, wygraliśmy mecz, fajnie oglądało, ale potem ten następny, co grałem w Zagłębiu, tak, z Lubinem, przegraliśmy i tak się to, nie wiem jak to mogę po polsku mówić, ale trudna jest była sytuacja, naprawdę ciężka, dużo pressingu, wszystko. I wróciliśmy się potem w Zagrzebiu z koroną. Fajnie to oglądało, bardzo. 4-1, fajny wynik. Tak, fajny wynik, ale fajna gra była naprawdę. I potem myślałem, po tym meczu myślałem, musimy tak kontynuować ten, tak do przodu idzie. I tak, potem te następne 3 mecze, fajnie było, zbieraliśmy punkty, to najważniejsze było zbierać punkty. Ale znowu mieliśmy duży problem z tym obronią, ja myślałem, to
myślałem, moim zdaniem to jest najwięcej problem w tą obronę. A jaka jest różnica między ŁKS-em teraz a Śląskiem Wrocław, w którym ty grałeś? Bo to nie jest twoja pierwsza przygoda piłkarska tak, w Polsce. Tak. To, a nie wiem, ja kiedy byłem tam, nie jest była taka, tu jest wiele lepsze, naprawdę. Ale teraz, jak oglądamy na tablicy, myślałem, tak ogląda ta różnica, ale naprawdę polska liga jest taka, tu każdy z każdym może wygrać i nie ma różnicy naprawdę. Nie ma aż takiej różnicy. Okej. Chwilę o transferach, bo ŁKS dużo tych transferów przeprowadził. Poznasz też nowych kolegów i jeszcze w Łodzi i na obozie w Turcji, ale o dziwo ty grasz na pozycji defensywnego pomocnika czy środkowego pomocnika. Tak. I tutaj ta konkurencja chyba będzie mniejsza, bo nikogo jeszcze ŁKS na tą pozycję nie kupił, tak. A nie będzie prawdopodobnie Bartka Kalinkowskiego i Wojtka Łuczaka. Jak tak ten brak może konkurencji wpłynie na ciebie? Tak. Czy chciałbyś, żeby ŁKS kogoś kupił na tą pozycję? A nie, ja nie mam z tym, naprawdę nie mam problemu z konkurencją. Ja może, nie wiem, mogę kupić, nie wiem, kto jest najlepszy zawodnik na tej pozycji. Ja naprawdę i mam swoje, jak ja gram, jak myślałem, to jest najlepsze. Ja każdy mecz, jaki gram, ja dałem naprawdę 100% moje gry. Nie wiem, widziałem ten, dużo zmieniliśmy zawodnika na moje pozycje odeszło dwóch. Nie wiem jaki jest plan klubu, może kupić jeszcze jednego, dwóch, nie wiem, ale musimy być skoncentrowani na to, co musimy zrobić najlepsze teraz na treningu, a potem kiedy zacznie liga na meczu. To jest najważniejszy mecz. Dla mnie jest mecz najważniejszy, co jest potrzebne ten ligowi. No ale zanim mecze, to treningi i zgrupowanie w Turcji. 20 dni. 21, czyli nawet, nie wiem. 20, no, około 3 tygodni. Tak. Spędzicie poza domem. To dużo. Zgadzasz się ze mną? Tak, ogląda dużo, naprawdę. Ja pierwszy raz idziemy na 20 dni na obóz, ale nie wiem, lepsza jest pogoda, lepsza jest boiska, dużo przeciwnika i mamy tam sparingi, możemy grać, nie wiem. No i sztuczna murawa tak, i, nie ma, i ta naturalna, to tak, trener wspominał. Tak, duża różnica, tu możemy tylko trenować na ten sztuczny, a tam na naturalny jest. Ale będziesz chyba tęsknił trochę za rodziną, co? Co? Będziesz tęsknił za rodziną, będzie ci brakowało i dziecka. Tak, naprawdę. Tak, dziecko teraz zaczęło tak cały czas, nie wiem, gadać trochę i ciężko będzie, ale jestem profesjonalny zawodnik, nie jestem pierwszy. Taka praca? Taka jest praca, normalnie. A do kiedy masz ważny kontrakt z ŁKS-em? Podpisałem mu na 3 lata. Na 3 lata. I co chcesz osiągnąć teraz? Właśnie jak zostać podpisałeś ligiem, kontrakt? Najważniejsze. Dla mnie to jest najważniejsze. Zostać... Tak, normalnie. A nie ciągnie cię na przykład do Hiszpanii trochę? Brat cię nie namawia, żebyś tam pojechał? Myślałem pojechać na wakacje, ale nie miałem czasu naprawdę. Ale w ŁKS-ie też dużo Hiszpanów będzie. Teraz tak, nie? Ja to mówię, wczoraj mówiłem w szatni, musimy zacząć uczyć hiszpański. Dużo mamy naprawdę w Hiszpanii. Mój brat tam gra Las Palmasu, ale myślałem, nie ma tak dużo Hiszpania. Może jest to jakiś pomysł, żeby faktycznie i tych Hiszpanów wprowadzić jeszcze lepiej do zespołu. Planujesz zacząć uczyć się hiszpańskiego? Nie, naprawdę. Nie będziesz się jednak uczył. A do jakiego klubu musiałbyś trafić, żeby poczuć się takim spełnionym? Masz jakiś wymarzony klub, w którym chciałbyś zagrać? Albo ligę chociaż, czy bardziej liga angielska, czy hiszpańska? Nie, hiszpańska dla mnie jest najlepsza naprawdę i to jest, wiesz, to myślałem tylko, jak nie wiem, co może być ten za 2, 3, 5 lata, tak. Ale hiszpańska dla mnie jest najlepsza i to ja jestem teraz to, co mówię, nerealny, ale najwięcej lubię ten, jak gra Real i Barcelona naprawdę. To jest dla mnie dwa najlepsze kluby na świecie. Czyli do Hiszpanii mógłbyś polecieć. I pogoda ładna, i boiska fajne. Fajne, wszystko fajne.
Ale wróćmy jeszcze na ostatnie pytanie do Łodzi. Czy ŁKS utrzyma się w Ekstraklasie? Jak twoim zdaniem wyglądają szanse tego klubu? Ja myślałem, tak, musimy zostać w ligi i mamy. Taka jest liga, to jeszcze raz mówię, taka jest liga, możemy wygrać, możemy wszyscy wygrać. Jak wygramy 3 mecze, każda, ja myślałem, możemy zostać. Okay. I musimy być skoncentrowani, co potrzebno robić na boisku i dać swojego maksa na tę pracę. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszedłeś. Wszystkiego dobrego, udanego wyjazdu, żeby szybko ten czas zleciał i żeby jak najszybciej pojawiła się liga. Wam również dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do komentowania naszych materiałów wideo, do udostępniania ich, żeby trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. My widzimy się w kolejnych tygodniach. Do zobaczenia.